Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Prorosyjscy separatyści cały czas utrudniają dostęp do wraku i zwłok ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga. Ciągle nie jest pewny los czarnych skrzynek. OBWE negocjuje z separatystami oddanie pod kontrolę ukraińskiego rządu pociągu, w którym złożono wydobyte dotąd ciała ofiar. Dziś na miejsce przybędzie ekipa specjalistów do spraw identyfikacji zwłok. Akcję ma koordynować Holandia, z której pochodzi największa liczba ofiar, aż 193 osoby. Ukraińskie służby ratownicze ciągle nie mogą zabezpieczyć miejsca katastrofy malezyjskiego samolotu. Ujawniono rozmowy przywódców separatystów, którzy nakazali ukrycie czarnych skrzynek, gdyż interesuje się nimi Moskwa. Ministerstwo Obrony Ukrainy alarmuje, że na miejscu katastrofy trwa zacieranie śladów. Вони роблять це для того, щоб скрити всі можливі докази. Oni robią wszystko, aby ukryć wszystkie możliwe dowody na użycie rosyjskiej rakiety w zestrzeleniu tego samolotu. Blokuje się dostęp międzynarodowym ekspertom, a ratownicy działają pod lufami karabinów. Tymczasem donieccy separatyści oświadczyli, że rejestratory posiadają i są gotowi przekazać je ekspertom międzynarodowym, ale nie ukraińskim. Na miejsce katastrofy przybyli przedstawiciele OBWE. Ich praca odbywa się w szczególnych warunkach. Jesteśmy bardzo blisko przesuwającej się linii frontu. Istnieje ryzyko, że ten obszar stanie się miejscem konfliktu. Władze Ukrainy rozmawiają z separatystami na temat wywiezienia ciał ofiar. Część ciał zostało włożonych do worków foliowych i znajduje się w stojącym 15 km od miejsca katastrofy pociągu. Do tej pory znaleziono zwłoki 223 osób. W zgliszczach samolotu znajduje się jeszcze 75 ciał. Sekretarz stanu USA John Kerry powiedział, że separatyści nie przestali wywozić ciał ofiar ciężarówkami. Usuwają także elementy samolotu. Ujawnił także, że Stany Zjednoczone mają dużą wiedzę na temat sprawców zestrzelenia. Mamy zdjęcia startu rakiety i jej trajektorię. Wiemy, skąd się wzięła. Znamy terminy. I to było dokładnie w tym czasie, gdy samolot zniknął z radarów. Wiemy również, że separatyści chwalili się zestrzeleniem samolotu. Mamy informację, że byli szkoleni przez Rosjan, jak używać tego zaawansowanego sprzętu. Ta układanka dowodów mocno obciąża Rosjan. Stacking up of evidence here, which Russia needs to help account for. Brytyjski premier David Cameron oświadczył, że jeśli to prorosyjscy separatyści zestrzelili samolot, wówczas to Rosja będzie winna destabilizacji Ukrainy. Wielka Brytania chce przekonać Unię Europejską do dalszych sankcji wobec Moskwy. Z kolei prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wezwał Narody Zjednoczone do uznania ogłoszonych przez prorosyjskich separatystów Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej za organizacje terrorystyczne, a premier Arsenij Jaceniuk zaapelował do Zachodu o zwiększanie dostaw broni. Izrael kontynuuje swoją ofensywę przeciwko Palestyńczykom. Walki w Strefie Gazy z każdym dniem się nasilają. Izrael angażuje coraz większe siły. Głównym jego celem jest zniszczenie tuneli pod granicą ze Strefą Gazy, które wykorzystują bojownicy z Hamasu. Stale rośnie liczba ofiar. Dziś pod gruzami jednego z domów na południu Strefy Gazy znaleziono ciała 16 Palestyńczyków. ONZ wzywa Hamas i Izrael do natychmiastowego rozejmu. Do Kairu udaje się dziś szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry, by wesprzeć egipskie wysiłki na rzecz przerwania walk w Strefie Gazy. Sytuacja w Strefie Gazy jest dramatyczna. Od początku ofensywy izraelskiej zginęło co najmniej 434 Palestyńczyków, w tym w niedzielę 96. Jest to najkrwawszy dzienny bilans od 8 lipca, gdy ruszyła ofensywa przeciwko Hamasowi. W tym czasie śmierć poniosło 18 żołnierzy izraelskich. Wczoraj zginęło 13. Do miasta Gaza zwożono ciała z pobliskiej miejscowości Shajaiya, która była celem najsilniejszego od początku ofensywy ostrzału izraelskiego. Wczoraj zginęło tam co najmniej 62 Palestyńczyków, a 250 osób zostało rannych.
W całej strefie Gazy rany odniosło w niedzielę 450 Palestyńczyków. Hamas ostrzega przed katastrofą humanitarną, jeśli ranni i zabici nie zostaną szybko ewakuowani. Rada Bezpieczeństwa ONZ wyraziła poważne zaniepokojenie eskalacją konfliktu w strefie Gazy i stale rosnącą liczbą ofiar śmiertelnych. Wezwała strony konfliktu, Izrael i radykalny palestyński Hamas, do natychmiastowego rozejmu i powstrzymania się od przemocy. Ofensywa lądowa, która rozpoczęła się w czwartek wieczorem po 10 dniach ataków lotniczych na strefę Gazy, ma na celu, jak piszą izraelskie media, zniszczenie tuneli podziemnych wierconych przez palestyńskich bojowników i wykorzystywanych do ukrywania wyrzutni rakietowych, a także do przedostawania się na terytorium Izraela. Prokuratura w Poznaniu odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie bluźnierczego pseudospektaklu Golgota Piknik. Twierdzi, że jego autor nie chciał obrazić chrześcijan, o sprawie napisał Nasz Dziennik. Sprawę rozpatrywała prokuratura rejonowa Poznań Stare Miasto. Śledczy odmówili jednak zajęcia się bulwersującym spektaklem, twierdząc, że nie popełniono czynu zabronionego. Prokuratura w swoim siedmiostronnicowym uzasadnieniu tłumaczy, że jest zrozumiałe, że sztuka Rodrigo Garcini może być dla wielu osób, w tym chrześcijan, kontrowersyjna, a nawet bulwersująca. Ale to nie oznacza, że popełniono przestępstwo. A ogólnie sztuka ta jest przejawem ekspresji artystycznej, do której Garcia ma prawo, twierdzą śledczy. Zawiadomienie do prokuratury skierowała Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Fundacja Świętego Benedykta i osoba prywatna. Skarżący podkreślali, że organizatorzy Malta Festival w Poznaniu popełnili przestępstwo, zamierzając 27 czerwca zaprezentować obrazoburczy spektakl Rodrigo Garcia, szydzący z osoby Jezusa Chrystusa i jego krzyżowej śmierci. Wskazywano również na treści pornograficzne, które zawiera przedstawienie, a na które mogli być narażeni nieletni. Warszawski Sąd Rejonowy zajmie się dziś sprawą przeszukania redakcji Wprost. Zażalenie w tej sprawie złożył tygodnik. Władze Wprostu złożyły zażalenie na postanowienie prokuratury o przeszukaniu redakcji i żądaniu wydania nośników z opublikowanymi w gazecie nagraniami podsłuchanych rozmów polityków. Wprost twierdzi, że o ile prokuratura miała prawo żądać wydania rzeczy nośnika z nagraniem nielegalnych podsłuchów, to po informacji, że są na nim informacje chronione tajemnicą dziennikarską, powinna odstąpić od tych czynności. Prokuratorzy wraz z funkcjonariuszami ABW weszli do Wprost w czerwcu w ramach śledztwa dotyczącego afery taśmowej. Zażądano wydania nośników z nagraniami. Redakcja odmówiła, w związku z czym prokuratura zarządziła przeszukanie. Po szamotaninie odstąpiono od tych działań. Redaktor naczelny Sylwester Latkowski zapowiedział, że redakcja przekaże prokuratorom nośniki z nagraniem, gdy tylko upewni się, że nie naraża to źródła informacji. Stało się to po kilku dniach. Sama akcja w siedzibie tygodnika wywołała lawinę krytyki. Prokuratura mówiła po działaniach we Wprost, że dążyła do ugodowego przejęcia nośnika w gabinecie naczelnego Wprost. Także ABW oświadczyła po przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli, że jej funkcjonariusze działali zgodnie z prawem i nie przekroczyli swoich uprawnień. Zamek Krzyżacki w Malborku znów stał się areną średniowiecznych walk. W miniony weekend ponad 200 rycerzy, artylerzystów i łuczników wzięło udział w rekonstrukcji oblężenia Malborka z 1410 roku. Na zamku nie zabrakło również średniowiecznych artystów i rzemieślników. Ci, którzy przekroczyli mury zamku, cofnęli się w czasie do roku 1410, gdy po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem polskie wojska rozpoczęły oblężenie zamku Krzyżackiego. Nastroje przednie wśród zakonu krzyżackiego, bo już drugi dzień opieramy się inwazji Polski na naszą stolicę. Jakoż siły nasze słabe, piwnice od prochu puste. Nie mogę wróżyć nic dobrego, ale z nami jest wielki mistrz von Plauen. Także mamy nadzieję, że i tę twierdzę obronimy przed najazdem Polaków. Rycerze walczyli ze sobą na miecze i topory. Nie zabrakło również strzałów z bombard i hakownic. Swoje umiejętności zaprezentowali kusznicy. To była najbardziej niebezpieczna broń europejskiego średniowiecza. Taka strzała z kuszy, czyli bełt, przebijała nawet zbroję przeciwnika. My dzisiaj strzelamy na szczęście tylko
w celach rekreacyjnych. W zawodach zmierzyli się najlepsi łucznicy z całej Polski. Malbork dla nas jest niesamowitą okazją do przeplecenia historii z możliwościami strzelania w pięknej atmosferze. U boku swoich rycerzy nie mogło zabraknąć ich ukochanych kobiet. Kultywujemy tradycję średniowieczną, głównie XIII wiek, dlatego mój strój jest XIII-wieczny. Suknia, spodnia, na to wierzchnia i koniecznie nakrycie głowy z wiankiem mosiężnym. Obok walki, rzemieślniczych prac słychać było piękne średniowieczne śpiewy. Cały mój chór uczestniczy w tym również w takich pięknych strojach, jak i również zespół muzyki dawnej, także aktywnie uczestniczymy tutaj w tych dniach i jest to niesamowita przygoda dla nas i niesamowite święto. Rekonstrukcja oblężenia Malborka to jedna wielka lekcja historii. Chcielibyśmy oprócz codziennego życia też pokazać wartości, które w tamtych czasach były ważne, a które mam wrażenie i dzisiaj są aktualne. Czyli takie wartości też jak Bóg, honor i ojczyzna, które były dewizą dla rycerstwa. Największą frajdę z podróży w czasie do średniowiecza mieli najmłodsi. Tak żywo można wszystko zobaczyć, nie z książek czytać. Nie czytać z książek, patrzeć no, filmy, tylko zobaczyć wszystko na żywo. Niektórzy nawet podjęli bardzo poważne decyzje. Kim byś chciał być w przyszłości? Rycerzem. Dlaczego? Bo chciałbym walczyć. Rekonstrukcja oblężenia krzyżackiego zamku w Malborku odbyła się już po raz 15, jak co roku przyciągnęła kilka tysięcy turystów. To wszystko w tych informacjach dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam w południe. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Mirecka. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich Państwa zgromadzonych przed telewizorami i zapraszam na informacje o pogodzie. Nad Skandynawią i nad Hiszpanią zalega pole podwyższonego ciśnienia. Pozostała część kontynentu znajduje się w zasięgu niżów z dość aktywnymi frontami atmosferycznymi. Polska w ciągu najbliższych dni dostanie się pod wpływ niżu z nad południowych Niemiec ze strefą frontową, a nad obszar naszego kraju nadal będzie napływać bardzo ciepła i wilgotna masa powietrza. Na wschodzie i zachodzie Europy dziś nieco chłodniej, niewykluczone opady deszczu i lokalne burze, a na termometrach około 24-26 stopni. Nad pozostałą częścią kontynentu gorąco, do 33 kresek powyżej zera w Bukareszcie. A w Polsce? Na południu pogorszenie warunków pogody. Tutaj zachmurzenie duże z przelotnym deszczem i lokalnymi burzami, szczególnie w górach, na Pogórzu i Przedgórzu. Na północy, a także w centrum pogodnie, a na termometrach przeważnie 28-31 stopni. Chłodniej na wybrzeżu i na Mazurach blisko 26-27. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego wschodu, w czasie burz silny i porywisty. Barometry w Warszawie wskażą około 1010 hektopaskali i spodziewany jest niewielki wzrost ciśnienia. A już teraz więcej szczegółów zapraszam. Podobnie jak i dziś. Na południu kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu i pojedynczymi burzami.
W środkowych regionach przejaśnienia i rozpogodzenia, a na północy początkowo pogodnie, natomiast po południu zachmurzy się i na Pomorzu może popadać deszcz. Termometry wskażą od 24-25 stopni na południu i wybrzeżu do 31 na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny ze wschodu. Barometry w Warszawie wskażą około 1014 hektopaskali i ciśnienie będzie rosło. Kolejna prognoza pogody tuż po informacjach dnia o godzinie 12. Wszystkim Państwu życzę dobrego dnia.